żebyśmy się w czasie zmieścili. Pierwsze pytanie konkretne, czym jest kapitał społeczny? Odpowiadam na to pytanie w raporcie definicją Putnama, ale tak najogólniej mówiąc, chodzi o taką sieć powiązań pomiędzy organizacjami, ludźmi, która buduje pewien rodzaj zaufania i współpracy. I to oczywiście sieć musi być przejrzysta, to znaczy to nie chodzi o jakieś rodzinne relacje. I tu właśnie sięgam dlatego do Putnama i do tych Włoch, bo on pokazuje, że to nie chodzi o takie relacje między ludźmi powiązania, jak są na południu Włoch, oparte głównie na tych rodzinnych powiązaniach, ale właśnie na tym wzajemnym poznawaniu się i zaufaniu, które budzi większą chęć do współpracy i właśnie także do podejmowania ryzyka. I dla takiej ciekawostki jeszcze powiem, że pozostając przy Putnamie, przykładzie Włoch, on wskazał, że te północne Włochy dlatego między innymi mają rozbudowaną bardziej tą sieć powiązań, czyli ten wyższy kapitał społeczny, że nie opiera się to na takich rodzinnych stricte powiązaniach, ale dlatego, że Włosi z północy częściej śpiewają razem w chórach. To jest bardzo, myślę, ciekawy przykład. I bardzo krótkie odniesienie do tego, co mówił pan Piotr Szumlewicz. Zgadzam się, branżowe układy zbiorowe są bardzo ważne, ale zawężają interesariuszy tylko do tych, którzy są pracownikami najczęściej, więc to jest, myślę, trzeba wyjść szerzej. Zgadzam się całkowicie, że przestrzeganie prawa nie jest żadną łaską i że CSR powinien wychodzić z tej definicji właśnie ponad to. A o regulacjach ustawowych no, za długo nie powiem, ale bardzo podoba mi się inicjatywa OPZZ właśnie, a dotycząca zamówień publicznych i zniesienia tego kryterium niskiej ceny, bo to jest jeden z bardzo dobrych przykładów. Dziękuję.